Prezes Kaczyński: Nie wiemy, czy człowiek odpowiada za zmiany klimatyczne. Jarosław Kaczyński: Nie wiemy, czy człowiek odpowiada za zmiany klimatyczne. Czy zmiany klimatyczne są winą człowieka? Tego do końca nie wiemy, stwierdził w polskim radiu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezes PiS odniósł się do międzynarodowych programów walki ze zmianami klimatycznymi. Ja rozumiem, że jest zmiana klimatu, bo każdy, kto widzi rzeczywistość, coś pamięta, to wie, że ten klimat był kiedyś w Polsce wyraźnie inny. Czy to jest wina człowieka, wina rozwoju gospodarki, ogromnej emisji CO2? Tego do końca nie wiemy, ale bardzo wielu naukowców przyjmuje, że tak jest, dlatego trzeba coś z tym zrobić stwierdził Kaczyński. O tym, że działalność człowieka to główna przyczyna zmian klimatycznych, informuje w swoich kolejnych raportach IPCC, Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, naukowe ciało doradcze utworzone w 1988 roku na wniosek ONZ. Kaczyński: Jest ryzyko, że Polska pójdzie z torbami, wicepremier podkreślił, że Polska odpowiada za mniej niż 1% światowych emisji CO2. Zapowiedział również budowę wielkich wiatraków na Morzu Bałtyckim, a także powstanie elektrowni gazowych i elektrowni atomowej. Zrobimy wszystko, co trzeba, ale jest kwestia tempa, ocenił Łukaczyński. Próbuje się narzucić takie tempo, które nie doprowadzi do tego, że Polska będzie miała mniejsze emisje, tylko doprowadzi do tego, że używając znanego powiedzenia, pójdziemy z torbami, przestrzegł Łukaczyński. Kaczyński. W grę wchodzi we to. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie chce w tej chwili rozstrzygać, czy Polska zawetuje unijny pakiet rozwiązań klimatycznych fit for 55. Na pewno tego rodzaju opcja też wchodzi w grę, zaznaczył. Polska, ze wszystkich krajów Unia Europejska, znajdowała się na starcie w najgorszej sytuacji, podkreślił. Ogłoszony w lipcu przez Komisję Europejską pakiet pod nazwą FITFOR 55, gotowy na 55%, to zestaw propozycji i legislacyjnych służących dostosowaniu unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55%. W perspektywie roku 2030 rok wobec poziomu z roku 1990.